Tylko widzisz, ulga jest tymczasowa. To jest naprawdę jak tabletka od bólu głowy, kiedyś o tym mówiłem. Że jak boli mnie głowa, biorę tabletkę, gdzieś tam ten ból, ta tabletka uśmierza, ale dopóki ja nie zapytam siebie, zwłaszcza jak to się powraca i pojawia, i pojawia, i powraca, co naprawdę jest źródłem mojego bólu głowy, to ten ból głowy będzie powracał, ja będę brał tą tabletkę, ale nawet poczuję się może lepiej w tym sensie, że ten ból głowy mi w tej chwili gdzieś tam minie na chwilę, natomiast to nie jest droga do radości i szczęścia spełnienia w życiu, bo ten ból głowy skąd się bierze? Więc przyjrzenie się temu, skąd się bierze ten ból głowy? Od czego ja ulgi potrzebuję? Dlaczego ja się czuję tak, a nie inaczej? Żeby odróżnić ten temat od uśmierzania tego bólu. Ja zawsze mówię, jak czujemy się niefajnie, zrób dzisiaj cokolwiek w tej chwili, cokolwiek. Zjedz tabliczkę czekolady, dwie nawet jak musi, żeby poczuć się lepiej, ale jak już poczujemy się lepiej, czyli w analogii tej głowy, bólu głowy, jak nas boli głowa, to naprawdę, jak tam, nie wiem, Big Ben w naszej głowie wali, to wziąć tabletkę, poczuć się lepiej, ale człowiek poczuje się lepiej, spojrzeć wstecz, to są dwa wyjątki, w których, gdzie warto spojrzeć wstecz i zapytać się, dlaczego mnie tak bolała głowa, skąd się bierze, dlaczego się czuję tak, a nie inaczej, bo bez tej refleksji my w ogóle nie zajmujemy się źródłem, za którym zawsze będzie wierzenie tego i to źródło będzie powracało, bo to my powiem, wierzenie będzie powracało, ono do nas będzie krzyczało, dopóki mu się nie przyjrzemy, bo kochani, by było jasne. Za każdym uczuciem jest wierzenie. W ogóle wierzenie jest tak fundamentalne. Wierzenia są tak fundamentalne, że bez wierzeń byśmy w ogóle nie mogli niczego doświadczyć. Bo ty wszystko, dlatego tam dziecko tam nie od pierwszego zachłonięcia się powietrzem, uczy się tylko wierzeń, wierzeń i wierzeń. Najpierw tam poznaje swoje ciało, potem środowisko, potem ten, uczy się całe życie. Mamy tych miliony tych wierzeń, jak nie więcej. Miliony. Niektóre są tak automatyczne i tak głęboko zakorzenione w nas, że nawet się nie pojawiają blisko naszej tutaj świadomości, bo też nie są problemem. Na przykład, nie wiem, kiedy ostatnio raz kontemplowałaś, czy jesteś, nie wiem, krową, owcą, czy człowiekiem. To, że jesteś człowiekiem, dla ciebie jest tak oczywiste, tylko też jest zwierzenie. Tak oczywiste, że nigdy się w ogóle tam nie pojawia w twoich wątpliwościach. Więc wszystko naprawdę jest, wszystko, co my doświadczamy, ma się źródło w wierzeniach. A jak czujemy się niefajnie, to pytanie dlaczego? I za tym dlaczego będzie odpowiedź, a tą odpowiedzią będzie wierzenie. Żeby się temu przyjrzeć. Zjeść tę czekoladę, poczuł się lepiej, ale refleksja jest absolutnie kluczowa. Dlatego refleksja jest jednym z kluczowych umiejętności, które będą, bo nie mówię o nich w niedzielę, bo bez refleksji nie następuje rozwój. I to jakieś pokłony diamentowe, gongi, tam naprawdę grzywką o beton 100 razy, 4 razy dziennie. Nic z tego tak naprawdę nie dotyka twoich wierzeń. Nic. Człowiek może czemuś się oddać, może nawet ten rytuał gdzieś tam twoją uwagę odciągnąć od czegoś, ale rytuały nie zmieniają twoich wierzeń. Nie zmieniają twoich wierzeń. Refleksja. To ty musisz dojść do wniosku, to ty i tylko ty. Też nie możesz tego nikt mówić. Ty, tylko ty możesz dojść do wniosku, że to wierzenie już ci nie służy. Znaleźć go i go obalić. I dopiero wtedy przestaje ci boleć głowa i wtedy nie masz potrzeby nabrania tej tabletki w postaci czekolady. Mam nadzieję, że to pomaga. Pomogło.